mam przedłużoną... Ja jeszcze daję radę. Tak? Patrz. Przyjdzie na to czas, przyjdzie na to czas. Nie, pytanie do ciebie jeszcze, Robert, to jest pytanie od widzów. Kiedy ostatni raz, czy pamiętasz może rok, ile miałeś lat, udało ci się samemu podrapać po plecach? To jest pytanie od widzów. O kurde, dobre. Jak drzewo jest, to się podrapie, nie? Dlatego ma się żona, nie? Ja teraz trochę mnie fantazja pewnie ponosi, ale... Zastanawiam się nad wieloma czynnościami teraz w tej chwili, które mogłyby tobie sprawić problem. I tak, kurde... Jak to... Spokojnie, jestem rozciągnięty też, szpagat mogę zrobić. Tak, ale teraz ogólnie na co dzień. A chcesz teraz? No nie, to spodnie może pęknąć. Może jaje mi wypadł. Ale powiem ty się rozciągasz, ale nie spodnie. Jestem przekonany, że no na co dzień nie byłbyś w stanie funkcjonować normalnie bez swojej partnerki. Teraz nie mam na myśli jakichś tam, wiesz, sfer intymnych, tylko stricte jakby o codziennych czynnościach. Nie no, nie jestem aż taki kaleka, jak większość myśli, nie? To sobie jaja robię, ale wiecie, no gdzieś tam jest utrudnianie z wszystkim, jak z ubraniem. Trochę no, brak tego ruchu, ręce z tyłu, na przykład gdzieś tam podrapać się po plecy czy coś, no to jest problem. Niestety ta masa mięśniowa robi swoje. I powiedz mi, w jakim wieku zacząłeś mniej więcej te swoje treningi? Ile lat teraz jesteś jakby... Kurde, ja ile lat ja trenuję, to większość tutaj widownie to tyle lat nie ma. Zacząłem 12 lat, teraz mam 43, także... Ponad 30 lat treningu bez żadnej przerwy. O kurczę. Czyli widzicie, moi drodzy, jeżeli zaczniecie dzisiaj, to za 30 lat to jest możliwe. I teraz jeszcze jedno pytanie takie to jest, wiesz, no ja jako, nazwijmy to fan Roberta Burnejki, zawsze mnie to interesowało. Czy jakby z biegiem lat doszedłeś do jakiegoś takiego wniosku, czy momentu, w którym stwierdziłeś, o kurde, ale to bezsensowne było. Czy coś w tym stylu, jakieś zwątpienie w to, co przez tyle lat robiłeś? Absolutnie nie. Ani nic by nie zmienił w swoim życiu o treningach, bo to jest styl życia po prostu. Moje krwi. Bez treningu, jak parę dni pochodzę, to już wariuję, bo muszę poćwiczyć. No to też nauczenie się tego w życiu, dyscypliny tej, że sport uczy, że na czas jesz, na czas śpisz, na czas trenujesz, jakby to się odbija nie tylko w kulturystyce, ale również w biznesie, również z partnerką, czy w całym życiu jest to życie po prostu ustawione jak zegarek i wszystko tyka, a jak wiecie, macie jeden dzień, nachleje się piwa, poleżę i się nażram w McDonaldzie burgerów i leżę i później narzekam, że o, jaki ja niedobry, nie mogę formy zrobić i tego wina, bo ja dzisiaj nie mogłem na trening, bo się nażrałem. To wszystko od ciebie zależy, ustawienie w głowie, wszystko jest takie motywacja jest dla wszystkich, żeby możecie wszystko zrobić, tylko musicie ustawić w głowie najpierw, że trzeba chcieć, a nikt za was nie zrobi, ani żona, ani sąsiadka, coś innego mogę zrobić, nie może. Nie podrapać po plecach. Dokładnie, na przykład. Tak, Robert, mówiłeś tutaj o rozbijaniu arbuzów, ale jest jedna różnica, to znaczy jest więcej różnic, ale jedna różnica pomiędzy Robertem a arbuzem jest taka, że on będzie oddawał. I teraz do ciebie pytanie, Robercie. Jako kolejny reprezentant WK w High League na pewno będziesz chciał poprawić bilans ekipy. Dlaczego to właśnie ty wygrasz tę walkę? Mówisz, że warunki fizyczne rywala cię nie przerażają. Na pewno moją dużą przewagą jest wytrzymałość, tak, ale no wiadomo, wytrzymałością walk się nie wygrywa. Gdzieś od roku bawię się już MMA, wiadomo, rzadziej na początku, ale tak od 4 miesięcy już śrubujemy. Codziennie, 2 razy dziennie jest ten trening, 2 razy w tygodniu siłownia. Ile już czasu ćwiczysz? 4 miesiące teraz, tak? No tak już sztywno, 2 razy dziennie jest ten trening, a tak to od roku już się bawię właśnie MMA. No więc czuję, że tutaj jestem już tak jakby na ten okres przygotowawczy bardzo dobrze przygotowany i lubię większych zawodników, cięższych. Łatwiej jest ich skontrolować. Żeby za dużo nie polubią. Z dużymi biskami, bardziej pospinanych. Tak jak ja na początku. Jak to mówi, jak się ścina duże drzewo, jest większy huk, więc zobaczymy. Ale pytanie też do ciebie, czy w ogóle jesteś w stanie znaleźć sparring partnerów, którzy są w stanie emulować styl Roberta, no bo wielu takich chłopów nie ma.
Jeszcze nie miałem przyjemności z tak dużymi gabarytami, mięśniami walczyć, ale teraz tak, nadchodzą sparingi jeszcze właśnie z cięższymi zawodnikami, więc tutaj rozpracuję jeszcze lepszą taktykę, ale myślę, że będzie ogólnie dużo spontaniczności w tej walce, nie oszukujmy się, ja jestem debiutantem, gdzieś tam będzie też ten stres. Robert tutaj ma przewagę, wiadomo, trzech walk, ale myślę, że i tak będzie delikatnie spięty. No, ale ogólnie... tutaj się nie zgadzam do końca, bo ta przewaga, mimo że jest jakaś tam powiedzmy psychiczna przez to, że miałeś wcześniej wejścia do oktagonu, ale w twoim przypadku no, ta zwinność i gabarytowo myślę, że ta przewaga też jest. Ale ogólnie właśnie dużo osób zadaje mi pytanie, jak stres przed wyjściem. Tutaj sobie jakoś radzę, wykrztusiłem jedno zdanie z siebie. Ogólnie od czasów szkolnych powtarzano mi, że jestem spokojny, nieśmiały, a jakoś sobie, jak widać, chyba radzę. Więc to, że jestem nieśmiały i spokojny, to nie znaczy, że gdzieś tam jest zeżre stres. I ogólnie tak w sumie nie mogę się doczekać już tego wyjścia. I jeśli chodzi o wejście do oktagonu, wiadomo, będzie spina. Nie będę okłamywał, gdzieś tam coś zapomnę na pewno z przygotowań, ale myślę, że będzie bardzo zajebiście, bo ja się po prostu nie mogę tego doczekać i mam fan z tego, co robię. Tak, tak jak z siłownią, od nie wiem, 2007 roku jest ta siłownia. Ja nie uważam, że istnieje motywacja, nie ma czegoś takiego. Musi być fan, to co robimy musi nam sprawiać radość i wtedy się nie poddamy. I tu też między innymi Robert 11 chyba lat temu, chyba jak zadebiutował, na pewno wtedy zaczęliśmy go oglądać. Gdzieś był tą inspiracją dla nas, pompowanie się na siłowni fajne, kulturystyczne. I zawsze jest ta kulturystyka i są dodatkowo jakieś sporty, czy to bieganie, czy MMA, ale ta baza, siłownia zawsze u nas jest właśnie tutaj w ekipie WK i strasznie się z tego cieszę. No to zobaczymy, czy uczeń w klatce przerośnie mistrza niegdysiejszego. Zobaczymy. A tymczasem pytanie do ciebie.